No Tesco Extra, tam ratusz było, bo to ty nie wiesz, gdzie Tesco... Nie może funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Bo to jedzie się 109 jeszcze za Oszą. Tam jest Tesco Extra, to był sklep hit. Pierwszy sklep, najstarszy hit. I oni zamienili na Tesco, potem zamienili na Tesco Extra. I tam ten chłop, taki facecik mówił, że tam najlepsze kierownictwo. I on by tu na nic nie zamienił. Na to Tesco nawet... Tylko stricte żołnierzy wyklętych, bo... Daleko jest, no ale wiesz, ale na wszystko jeździ tramwajem. Kiedyś było 8, teraz 22, nie wiem, czy tam dojeżdża, bo tramwaje to Warszawa strasznie pokrzeniła. Tam jechało, tam jedzie w dalszym ciągu 26 jedzie, ale tam zawsze jeździła 8. Oni tę 8 tu podzielili, potem 8 w ogóle wyrzucili, zrobili 22, ale do końca nie wiadomo, czy to 22 to jedzie na Fentle Górczewska. I tak pokrzenili. Bezczelny dziad zawiaduje tutaj tramwajem w Warszawie i to jest, to no nie ma do kogo się zwrócić, bo to chyba, że do Hanki, ale jak Hanka zajęła się kradzeniem mieszkań, przywłaszczaniem, to co zrobisz? Kupno zrobisz. Żeby bronić ojczyzny, to była jedna ich wina. Na złodziejstwie cała Warszawa jest oparta, bo tam 26 zawsze jechało Pętla Górczewska, 125 jechała Pętla Górczewska, 125 też jest to obcięte, tylko do Krakoleńskiego, centrum tam z Międzylesia. Wszystko było elegancko. Jakiś dziad zawiaduje Warszawą i po prostu wszystko jest źle. Możliwości, a mogli bardzo dużo społeczeństwu. Ja to wiem, że tam 26 tramwajem do Tesco Extra, to ja dojadę. 523, to jak dojadę do ratuszu Bemowa, się przesiądę, dojdę, bo tam jest blisko. Tam ze 200-300 metrów, no gorzej byłoby z tymi produktami. No, ale 26 tramwaj to na pewno jedzie z Placu Bankowego i 26 skąd jedzie? Jeszcze chciałem Państwa bardzo zaprosić, jeżeli Państwo zobaczyć efektywną taką namiastkę małą, to zachęcam do odwiedzenia na YouTubie zwiastunów filmu, zwiastun filmu Wyklęty. To oraz odwiedzenia z naszej strony jedzie i bardzo fajnie. Ja ci cały czas mówię o tej żarówce, że byłam w Leroy Merlin. Bardzo fajny sklep. Bardzo fajny sklep i ja znam, że tam była Konforama i potem zaczęli to niszczyć, bo będzie remont, wyprzedawać. Nawet mogłaś za 200 zł kupić ogromny telewizor kolorowy, półnowoczesny. Dziękuję bardzo. Taki, bo on taki był takim, no, gabaryty miał spore, ale on był jednak już taki nowocześniejszego typu. Tylko za 200 zł. No. Także widzisz. Ja tam nakorzystałam. Tam ludzie rozbierali, wynosili. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, jak w tej chwili można dodatkowo odkładać pieniądze na emeryturę i dlaczego warto zacząć oszczędzać jeszcze w tym roku. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Jest 18.30. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Porywacze libijskiego samolotu uwolnili wszystkich członków załogi, a sami zostali wyprowadzeni w kajdankach. Po południu maszyna została porwana i przekierowana na Maltę. Według premiera Malty porywacze poddali się, zostali przeszukani, a następnie wyprowadzono ich w kajdankach razem z ostatnimi uwolnionymi członkami załogi. Na pokładzie było 118 osób. Wszystkie uwolnione uwalniano etapami przez 1,5 godziny. Według agencji Reutera porywacze byli uzbrojeni i prawdopodobnie chcieli ubiegać się o azyl polityczny na Malcie. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił się do premier Beaty Szydło w sprawie rent specjalnych dla żony i syna kierowcy zabitego w Berlinie, poinformowała rzeczniczka MSZ-u Joanna Wajda. W poniedziałek wieczorem zamachowiec, kierując 40-tonową ciężarówką, wjechał w tłum na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc blisko 50. Jedną z ofiar
Kaczmar jest polski kierowca Łukasz Urban, którego ciało znaleziono przy oferce ciężarówki. Według ustaleń samochodowcy zastrzelił Polaka, który łapiąc za kierownicę usiłował przeszkodzić mu w zamachu. Podejrzany o dopalenie tego zamachu 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri został zastrzelony dzisiaj rano przez policjantów koło Mediolanu. Zakończyła się ewakuacja wschodnich dzielnic syryjskiego miasta Aleppo. Poinformował o tym Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Do miasta weszły siły rządowe, a rebelianci ostrzelali jedną z dzielnic kontrolowanych przez armię prezydenta Asada. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oficjalnie poinformował w komunikacie, że ewakuacja cywilów oraz partyzantów z Aleppo została zakończona. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża twierdzą, że ze wschodnich części miasta wywieziono w sumie 35 tysięcy osób. Większość z nich trafiła do prowizorycznych namiotowisk w pobliskiej prowincji Idlib na tereny kontrolowane przez umiarkowaną opozycję. To właśnie rebelianci od 4 lat kontrolowali wschodnią część Aleppo. W ostatnich tygodniach syryjska armia wspomagana przez Rosję i Iran przypuściła szturm na miasto i w konsekwencji odzyskała nad nim kontrolę. Wczoraj przedstawiciele syryjskiego prezydenta oficjalnie poinformowali, że Aleppo jest z powrotem w rękach władz. Wiesz, że gdybyś chciała, żeby to cię rozłożyli na 4 lata, raty, to 40% więcej płacisz. Polskie Radio. Ja mówię, ona mówi oczywiście, że nie ma sensu, ja mówię pani co, jak się ma... Na zegarze 18.33, Elżbieta Szczerbak, no to chciałby nie płacić tego wszystkiego, tak na hura. Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2%, czyli tyle samo, ile w październiku, podał Główny Urząd Statystyczny. Przed rokiem było to 9,6%. Dane za listopad są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Wiceminister Stanisław Szwed uważa, że do końca roku bezrobocie nie powinno wzrosnąć, a jeśli nawet, to tylko nieznacznie. Poziom bezrobocia 8,2, czyli najniższy od 25 lat. Myślę, że w grudniu ten poziom minimalnie wzrośnie, ale to nie będzie jakiś znaczący wzrost, to będzie może 0,2%. W tej chwili kończą się prace zarówno te, które były w ramach środków przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Oczywiście no, zawsze w takim okresie bezrobocie wzrastało mocniej ze względu na koniec prac sezonowych. Takiego zjawiska w tej chwili nie obserwujemy, także ten poziom bezrobocia jest w tej chwili niski. Minister Szwed zwrócił też uwagę, że są miasta, w których bezrobocie jest śladowe. Na poziomie 2-3%, także to jest duży sukces, ale też no, wyzwanie przed tym, jakim stoimy, tak, czyli zagospodarowanie tego sukcesu. Ta Polska jest jakaś głupia. No. Także Łukasz Kozłowski, i tu czterech Arabów szło, jakby ci, uważa, wiesz, tyle tego, tak się patrzyli nawet trochę. To nie są żarty. Same napady teraz będą. Coraz częściej zmieniamy sprzedawcę gazu, wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. W ciągu 3 kwartałów tego roku zdecydowało się na to prawie 63 tysiące odbiorców indywidualnych, podczas gdy w całym 2015 niecałe 31 tysięcy, mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z URE. To ponad dwukrotnie już przez 3/4 tego roku, a do końca roku prawdopodobnie w grudniu ta liczba nam jeszcze wzrośnie, to ponad będzie kilkukrotny przyrost sprzedawców gazu. Sprzedawcę gazu możemy zmieniać od ponad 9 lat. W tym czasie z możliwości tej skorzystało ponad 100 tysięcy odbiorców. Zdecydowanie najwięcej w ciągu ostatnich 3 lat. Zmiana sprzedawcy gazu jest bezpłatna, ale przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki zalecają, by zawsze dokładnie czytać podpisywaną umowę. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów opowiada się za tym, by 25% aktywów OFE przekazane zostało do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75% na indywidualne konta emerytalne. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza jest to korzystne rozwiązanie. Dzięki temu długoterminowe oszczędności będzie można inwestować w rozwój. Musimy więcej oszczędzać. I dlatego tak ważne jest budowanie oszczędności na emeryturę, które mają charakter długoterminowy i potrzebne są do sfinansowania długoterminowych inwestycji w naszej gospodarce. Ale jak mówi Adam Sankowski, prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, aby Polacy dodatkowo oszczędzali, potrzebny jest jasny i przejrzysty przekaz dla zwykłego Kowalskiego oraz mocne zachęty podatkowe. Dzisiaj jak spytamy Polaka, co to jest IKE, IKZE, PPE, OFE, to jest jeden mętlik. Powinien być jasny
przekaz, jasna zachęta podatkowa. Przykładowo, jeżeli oszczędzasz na emeryturę, to odpisujesz to od podstawy opodatkowania. Jeżeli wypłacasz w formie emerytury, nie płacisz podatku. Takiego mechanizmu brakuje, więc z jednej strony muszą być zainteresowani obywatele, a z drugiej strony muszą być zainteresowane instytucje, żeby chciały to oferować i promować. Bo jeżeli się zrobi pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości komunikowania, informowania, jeżeli chodzi o koszty produktu, nikt o tym nie będzie wiedział. Zdaniem eksperta najlepsze byłoby połączenie ulgi w podatku dochodowym z ulgą od zysków kapitałowych. Rozpoczęcie sprzedaży detalicznej żywności produkowanej w gospodarstwach rolnych może się opóźnić. Co prawda stosowna ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku, ale rozporządzenie wykonawcze określające wymagania weterynaryjne do niej musi być zaakceptowane przez Unię Europejską. Ustawa już jest, ale akty wykonawcze nie zostały jeszcze ogłoszone, wyjaśnia Jacek Kucharski, zastępca głównego lekarza weterynarii. W obecnej ustawy nie mamy pakietu rozporządzeń wykonawczych. Przede wszystkim muszą być one ogłoszone i muszą wejść w życie w porządku krajowym i być może będą także musiały być rozwiązane przez Komisję Europejską. W związku z tym rzeczywiście na razie nie możemy tutaj konkretnie się odnieść do nadzoru. Nawet ten kasjer nie wiedział, że jest ocet legislacyjny litrowy. Z tą koncepcją. Spełnienie wymogów sanitarnych. Zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne żywności, właściwe warunki sanitarno-higieniczne jej produkcji i właściwy nadzór inspekcyjny nad tą produkcją. To są warunki, które powinny zostać szczegółowo opisane w rozporządzeniach wykonawczych i na nie oczekujemy. Rolnicy skorzystają z możliwości oferowanych przez ustawę, ale tylko wtedy, gdy przepisy wykonawcze nie będą im tego utrudniały, zaznacza Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Ta sprzedaż bezpośrednio na pewno będzie korzystna dla rolników pod warunkiem, że nie będzie utrudnień fitosanitarnych, dlatego że do tej pory też rolnik mógł sobie w zasadzie pobudować jakiś tam mini zakładzik mięsny i sprzedawać, tylko tyle, że warunki były po prostu nie do przejścia, więc wejście ze sprzedażą bezpośrednio detaliczną graniczyło z cudem. Jakie będą te warunki, trudno powiedzieć. Generalnie jesteśmy zadowoleni pod warunkiem, że będą uproszczenia takie, żeby rolnik rzeczywiście mógł sobie łatwo to przetworzyć, bez jakichś tam aktów prawnych, które będą w tym przeszkadzały. Zgodnie z nową ustawą o sprzedaży detalicznej, rolnik będzie mógł bez opodatkowania wytwarzać w ciągu roku żywność o wartości do 20 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty zapłaci 2% podatek. Na początku stycznia zostanie uruchomiona druga część środków z programu Mieszkanie dla Młodych, przewidziana na 2017 rok. Jednak czasu na złożenie wniosku o dopłatę do kredytu na zakup mieszkania może być niewiele, bo jak prognozuje Bartosz Turek, analityk Open Finance, nowa transza pieniędzy może być szybko zarezerwowana. Oni to zarabiają na tym, że dużo ludzi ponad 340 kupuje, milionów grosu, złotych, a więc kwota spora, no, ale Polacy więcej. Też bardzo szybko są w stanie tę kwotę wchłonąć. Jeżeli spojrzymy na historię, to okaże się, że najprawdopodobniej te pieniądze mogą się skończyć dosłownie w 2 miesiące. O wsparcie z programu mogą się starać przede wszystkim osoby młode w wieku do 35 lat, które chciałyby kupić mieszkanie o powierzchni do 75 metrów kwadratowych. Z tych wszystkich wymagań wyłączeni są ci, którzy mają przynajmniej trójkę dzieci. W ich przypadku nieważny jest wiek, nieważny jest stan posiadania. Mogą skorzystać ze znacznie bardziej atrakcyjnej formy dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Mogą dostać nawet ponad 110 tysięcy złotych tytułem dopłaty. Wysokość dopłaty uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby ubiegającej się o wsparcie, dodaje Marcin Jańczuk z Metro House. 10% dopłaty do wkładu własnego mogą oczekiwać rodziny bez dzieci. Nieco wyżej, bo 15% są to rodziny, które posiadają jedno dziecko. 20% w przypadku dwójki dzieci, a najwięcej, bo 30% zyskują rodziny, które posiadają trójkę lub więcej dzieci. No i uwaga, dodatkowe 5% jest przeznaczone dla rodzin, które w ciągu 5 lat od zaciągnięcia kredytu będą mieć kolejne dziecko w rodzinie, czyli dostaną dodatkowe 5% na spłatę kapitału. Na inne, nowe wsparcie będą mogły liczyć osoby, których dziś nie stać ani na kupno, ani na wynajem mieszkania. Samorządy rozpoczęły już budowę lokali w ramach programu Mieszkanie Plus. Pierwsze tanie mieszkania na wynajem mają być oddane w Jarocinie na wiosnę 2018 roku. Osoby, które zostawiły przedświąteczne zakupy na ostatnią chwilę, powinny się pospieszyć. Jutro wszystkie galerie handlowe będą czynne tylko do godziny 14, przypomina Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność. Dodaje, że jego związek przez wiele lat walczył o to, by sklepy w Wigilię Bożego Narodzenia otwarte były krócej niż zwykle. W tym roku już jest całkowity sukces.
wszystkie sieci się zamykają o godzinie 14, a więc około tej godziny 15. Nie wiem, czy to warto być świętszym od papieża, bo chyba jednak ci ludzie wolą dłużej pracować. Jeszcze te 10 lat temu sklepy były czynne do godziny 19, czy nawet 20. Tego wynika i coś dla siebie tam podpatrzą, coś upatrzą, coś im zostanie, coś tego. A to tak na głupiego Jasia to na serce moment i nie przechodzili tuż przed zamknięciem sklepu. Okres przedświąteczny to jest okres wzmożonej pracy w handlu. Zauważmy, sieci w tej chwili wydłużają czas pracy. Obrót jest tak duży, że żeby sklep posprzątać, wyłożyć się ilości towaru, to wymaga pracy do późnych godzin nocnych. Kobiety, które w większości pracują w tych sklepach, nie dostają urlopu przed świętami. Niektóre sklepy mogą być czynne w Wigilię dłużej niż do 14, ale mogą być i takie, których właściciele zdecydują o wcześniejszym zamknięciu. Najlepiej no, ale oni, jak oni wiedzą, że nie mieli praw i nie mieli jak tego skorzystać, to po co podskakują? Tymczasem banki żywności apelują o przemyślane zakupy na święta. Z badań Instytutu wynika, że w ciągu roku w każdym domu wyrzucanych jest 100 kg jedzenia. Beata Ciepła z Banku Żywności w Krakowie zaznacza, że wielu Polakom zdarza się kupować więcej niż potrzebują, a wystarczy postępować według zasady 4 razy P. To pierwsze planowanie, właśnie żeby starać się już kupić to, co jest potrzebne i nie dać się uwieść promocjom. Przechowywanie żywności. Też niestety nawet i w lodówce, źle nie na właściwych półkach układamy tę żywność. To, co po świętach możemy zrobić, jeśli się już okaże, to przede wszystkim muszą poszczekać, ale jak to się mówi, że dziad sam nie skorzysta i komuś nie da. No i czwarte to, o którym mówimy. No to na tej zasadzie oni działają. To co tutaj rodzinie, dodać, co tutaj odjąć. Polacy marnują 9,5 miliona ton żywności rocznie według danych Eurostatu. To piąte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. 50% jedzenia marnuje się w gospodarstwach domowych. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Na minusie kończy się ostatnia przed świętami sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20, indeks największych spółek, traci 0,5%. Jednak cały grudzień ma szansę zapisać się całkiem dobrze u inwestorów, ocenia Daniel Kostecki, analityk giełdowy i walutowy. Jeśli chodzi o WIG20, to grudzień jest jak na razie drugim najlepszym miesiącem w tym roku, zaraz po marcu. Czekamy jeszcze na zamknięcie się właśnie notowań w tym miesiącu. No kto wie, może to będzie jednak najlepszy miesiąc w tym roku i może jakaś jaskółka na rok przyszły. Także WIG20 ma szansę zacząć nadganiać to, co tracił w relacji do na przykład tych spółek małych bądź też średnich. BMWiG czy też SWiG radziły sobie w tym roku zdecydowanie lepiej w porównaniu do WIG20. Na rynku walutowym dziś złoty znowu umacniał się względem europejskiej waluty. A na rynku walutowym mieliśmy w pewnym momencie notowania euro notowane już najniżej od połowy listopada, także złoty do euro zdecydowanie mocniejszy, już w pewnym momencie 4,39 należało zapłacić za wspólną walutę. I tutaj obserwujemy takie systematyczne cofnięcie od takiego punktu przesilenia na początku grudnia z poziomu 4,50. Także ten poziom 4,50 jak na razie nie został przekroczony. No i złoty systematycznie z tego też miejsca się do euro. W dzisiejszym podsumowaniu gospodarczym dnia to już wszystko. Elżbieta Szczerbak, do usłyszenia. Gospodarka dla każdego. W Polskim Radiu 24. Sylwia Zadrożna zaprasza, ma ze mną gość Ewa Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego. Dobry wieczór. Witam Państwa. Dzisiaj rozmawiamy o dobrowolnym oszczędzaniu na emeryturę, czyli o trzecim filarze, a ja ciągle mam nieodparte wrażenie, że ten filar nie jest przez wszystkich w ogóle znany. Niektórzy zapominają, że mamy w naszym systemie emerytalnym właśnie te produkty trzeciofilarowe. Tak, zgadzam się z Panią i myślę też, że jest mała wiedza na temat całego systemu zabezpieczenia społecznego. Obecnie funkcjonujemy w ramach trzyfilarowego systemu zabezpieczenia emerytalnego wprowadzonego w 1999 roku. Pierwszy filar to doskonale nam wszystkim znany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar to jeszcze otwarte fundusze emerytalne i trzeci filar to są właśnie dobrowolne formy oszczędzania, czyli indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego i pracownicze programy emerytalne. Pamiętajmy, że dopiero łączna emerytura uzyskiwana z każdego filaru miała nam zapewnić adekwatne świadczenie po zakończeniu aktywności zawodowej. Działania podejmowane w ostatnich latach obejmowały de facto przesunięcie kapitału między pierwszym a drugim filarem. Najistotniejszym zadaniem na
na dziś jest natomiast zapewnienie stałego dopływu nowych funduszy do systemu emerytalnego. Jedynie 1 na 10 osób aktywnych zawodowo posiada konto emerytalne w instytucji trzeciego filara. Zatem działania nas wszystkich powinny być ukierunkowane na budowaniu przekonania o konieczności współuczestniczenia w zapewnieniu sobie emerytury. No i tutaj do wyboru w tym trzecim filarze mamy, tak jak Pani wspominała, albo indywidualne konto emerytalne, albo indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Czym różnią się od siebie te dwa produkty? Może zanim jeszcze wyjaśnię, czym różnią się te produkty, to powiem kilka słów jeszcze o historii trzeciego filara. Początkowo funkcję instytucji gromadzącej środki w ramach trzeciego filara powierzono jedynie pracowniczym programom emerytalnym. Indywidualne konta emerytalne zostały dodane do kategorii produktów trzeciofilarowych od 2004 roku, natomiast od 1 stycznia 2012 roku dodano do tej oferty produktowej również indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Co to są te IKE i IKZE? To są przede wszystkim sposoby powiększenia naszej emerytury, o których decydujemy samodzielnie i sami wpłacamy środki na ten cel. Ale formalnie to po prostu konto emerytalne założone dla nas przez instytucję finansową na nasze imię i nazwisko i do tej instytucji finansowej odprowadzamy składki. Te instytucje finansowe to mogą być banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Plus jeszcze dobrowolne fundusze emerytalne. W ramach tych produktów musimy pamiętać, że możemy posiadać tylko jedno indywidualne konto emerytalne i jedno indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego ze względu na limitowanie wpłat. Ustawodawca wskazał, iż corocznie podawana jest do publicznej wiadomości przez ministra do spraw zabezpieczenia społecznego maksymalna wysokość wpłat na dany rok. Znane już są limity wpłat na rok 2017. W przypadku IKE limit wynosi 12 789 zł, natomiast w przypadku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w 2017 roku będziemy mogli na nie wpłacić 5 115 zł i 60 groszy. Te limity będą troszeczkę wyższe od tegorocznych. Niewiele. Sposób określenia tych limitów określony jest ustawowo i wynika z przeliczenia innych kwot. A jakich? W przypadku IKE wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej i również w przypadku wpłat dokonywanych na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą one przekroczyć wskazanej w ustawie kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. A jak później osoba, która już sobie zakłada te konta, może tych wpłat dokonywać? Czy są jakieś ustalone terminy? Czy trzeba to robić co miesiąc? Czy można też jednorazowo? Nie ma takich określonych zasad. Nie istnieje obowiązek wpłat corocznych. Nie istnieje poziom minimalnej wpłaty. Przynajmniej nie ma takich elementów określonych ustawowo. Musimy tylko pamiętać, że środki, które gromadzimy na IKE bądź IKZE gromadzimy z myślą o powiększeniu przyszłej emerytury i w tym celu powinny być spożytkowane. Stąd istotnym elementem są wymogi ustawowe w zakresie wieku, który uprawnia do dokonania wypłaty. W przypadku IKE jest to 60 lat, w przypadku IKZE 65 lat. Mówiąc o różnicach między indywidualnym kontem emerytalnym i indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego, nie możemy zapomnieć o rozwiązaniach podatkowych. Jakie tutaj są różnice? Mamy kilka różnic. Oba produkty zawierają zachęty podatkowe. Wpłaty na IKE są opodatkowane poprzez opodatkowanie przychodu oszczędzającego, którego część przekazywana jest jako składka na IKE. Z kolei zwolnione z opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych są zyski osiągane z inwestycji dokonywanych w ramach IKE. I co najważniejsze, wypłaty z IKE są zwolnione z podatku dochodowego. W przypadku IKZE mamy odmienne rozwiązanie, a mianowicie wpłaty dokonywane na IKZE są odliczane od podstawy opodatkowania, czyli mamy ulgę podatkową,
ale już wypłaty z IKZE są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Z uwagi na zachęty podatkowe, zwłaszcza w zakresie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, zachęcam Państwa do rozważenia zainwestowania w ten właśnie produkt, między innymi ze względu na ulgę podatkową, którą Państwo moglibyście wykorzystać również w rozliczeniu podatkowym za ten rok. Wystarczy teraz do końca roku jeszcze wpłacić. Dokładnie. Otworzyć rachunek w instytucji, którą wybraliśmy, i podpisać umowę o prowadzenie konta emerytalnego w danej formie. W trzecim filarze, oprócz indywidualnych kont emerytalnych, mamy pracownicze programy emerytalne. Co to są za produkty i jak one działają? Mamy pracownicze programy emerytalne. Kolejna forma sformalizowana oszczędzania o celu emerytalnym. Pracowniczy program emerytalny to jest po prostu program tworzony przez pracodawcę, u którego jesteśmy zatrudnieni. Wpłacone do programu środki pochodzące od pracodawcy obowiązkowo oraz fakultatywnie od pracownika odprowadzone są do instytucji finansowej, która zajmuje się ich gromadzeniem i zarządzaniem. Instytucje te to otwarte fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń na życie albo pracownicze fundusze emerytalne. PPE jako produkt wydaje się najbardziej atrakcyjny, gdyż finansowanie jest nie z naszych środków, tylko składka do programu odprowadzana jest przede wszystkim przez pracodawcę. To jest jakby swoisty bonus, który dostajemy od pracodawcy, ale niestety nie dotyczy on wszystkich i nie obejmuje swoim zasięgiem dużej grupy społeczeństwa. A ile mamy pracowniczych programów emerytalnych? Organ nadzoru dysponuje na razie danymi na koniec 2015 roku. Wówczas liczba działających pracowniczych programów emerytalnych wyniosła 1054, a liczba uczestników pracowniczych programów emerytalnych to ponad 392 tysiące. Wartość składek i aktywów zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych to ponad 10 miliardów 600 milionów złotych. A jakie są statystyki dotyczące indywidualnych kont emerytalnych? W przypadku indywidualnych kont emerytalnych wartość środków zgromadzonych w ramach IKE na 30 czerwca 2016 rok to ponad 6 miliardów. To ponad 867 tysięcy otwartych rachunków. W przypadku INZE, które istnieje znacznie krócej, to liczby nie przedstawiają się tak imponująco, ponieważ wartość środków zgromadzonych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego to niecałe 765 milionów, natomiast rachunków ogółem otwartych jest 613 tysięcy. Ale być może dynamika przyrostu jest tutaj większa niż w wypadku IKE ze względu na te korzystne rozwiązania podatkowe. Dynamika przyrostu jest mniej więcej podobna, natomiast rzeczywiście obserwujemy zwiększone zainteresowanie pod koniec roku właśnie ze względu na zachęty podatkowe. A jest jakiś moment, kiedy najlepiej zacząć oszczędzać w trzecim dobrowolnym filarze emerytalnym? Każdy moment jest dobry na rozpoczęcie oszczędzania, ale oczywiście im wcześniej to uczynimy i im wcześniej podejmiemy decyzję o gromadzeniu środków w ramach trzeciego filara, tym dla nas lepiej i tym mamy większą szansę zwiększenia swojego świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pamiętajmy, że wszystkie produkty, o których dzisiaj rozmawiamy, mają przede wszystkim cel i charakter emerytalny. Jest to długoterminowe oszczędzanie właśnie w celu emerytalnym. Czyli nawet osoba niezbyt zamożna też może oszczędzać. Zdecydowanie tak. Proszę Państwa, limity, o których mówiłam wcześniej, oczywiście obrazują maksymalną wysokość wpłaty, a każda wpłata przeznaczona na cel emerytalny będzie dla nas korzyścią po osiągnięciu wieku do przejścia na emeryturę. Statystyki przygotowane przez organ nadzoru pokazują, że niewielka część rachunków zasilana jest maksymalną wysokością kwot. W przypadku na przykład indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, mimo że limit na bieżący rok wynosi 4866 zł, to średnia kwota wpłaty to 2600 zł, a średni w ogóle stan konta to zaledwie 1030
37 zł, ale każda złotówka wpłacona na cel emerytalny przyniesie korzyść w momencie, kiedy będziemy z tych środków korzystać. Czyli zachęcamy do oszczędzania, tym bardziej, że jak wynika z szacunków, do 2050 roku przeciętny poziom emerytury może wynieść niecałe 40% ostatniej otrzymywanej pensji. Warto zatem pomyśleć o dodatkowym gromadzeniu odpowiednich środków, które zabezpieczą nas na starość. Ewa Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A więcej wiadomości jak zwykle w naszym serwisie gospodarka.polskieradio.pl. Za uwagę dziękuję. Sylwia Zadrożna. W Polskim Radiu 24. Gospodarka dla każdego. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Reklama. Wojtek i Reneusz z Saturna polecają telewizory z prezentem. Kup telewizor Philips 49 cali za 3499 zł i odbierz aż 524 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. W Media Expert świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. Napoleona. W hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by wyczarować magię świąt w swoim domu. Makowiec ma kosztować 5,99 za sztukę, a soczyste pomarańcze jedynie 5,99 za 2 kg. Oferta ważna do 24 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Teraz MediaMarkt. Kupując ekspres wysokociśnieniowy Nespresso U-Milk w zestawie z voucherem na kawę Nespresso za jedyne 599 zł, oszczędzasz 100 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. To była reklama. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. Był to komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Minęła 19. Nikt nie ucierpiał, porywacze zostali aresztowani. Na Malcie wylądował uprowadzony przez Libijczyków samolot. Zakończyła się akcja uwalniania pasażerów. Angela Merkel dziękuje włoskim służbom za akcję, w której zabito zamachowca z Berlina. Premier Beata Szydło składa Polakom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Paulina Łukawska, zapraszam. Udało się uwolnić wszystkich zakładników przetrzymywanych przez porywaczy w samolocie libijskich linii lotniczych. Wszyscy pasażerowie są cali i zdrowi. Po kilku godzinach od wylądowania samolotu na Malcie aresztowano też porywaczy. Airbusa 320 leciał z miejscowości Sabha w Libii do stolicy kraju Trypolisu. Po tym jak kapitan zameldował obsłudze naziemnej, że samolot został porwany, maszyna została przekierowana na lotnisko na Malcie. Porywaczy miało być dwóch, choć te informacje nie są jeszcze potwierdzone. Jeden z nich miał twierdzić, że ma przy sobie ręczny granat i groził detonacją. Po kilku godzinach porywacze zaczęli sukcesywnie wypuszczać pasażerów i załogę. Na pokładzie maszyny było w sumie 118 osób. Władze Malty poinformowały, że napastników aresztowano, a nikomu z pasażerów ani z załogi nic się nie stało. Motywy porwania nie są do końca jasne. Chwilę przed aresztowaniem z samolotu wyszedł jeden z napastników z zieloną flagą z czasów władzy Muammara Kaddafiego w Libii. Jeden z porywaczy miał twierdzić, że jest zwolennikiem Kaddafiego, inny, że chciano w ten sposób zamanifestować powstanie nowej partii politycznej kojarzonej z Kaddafim, Al-Fatah Al-Jadid. Według libijskich władz porywacze to 20-parolatkowie z jednego z plemion na południu kraju.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel podziękowała władzom Włoch za akcję, w której zabito Anisa Amriego, Tunezyjczyka podejrzanego o przeprowadzenie zamachu w Berlinie. Mężczyzna został zastrzelony przez policję niedaleko Mediolanu. Włoskiej policji, a także innym służbom należy się wielkie podziękowanie za bardzo bliską współpracę w tej sprawie. Życzę, zwłaszcza włoskiemu policjantowi, który został ranny podczas strzelaniny, szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Niemiecka kanclerz dodała, że jej kraj czuje międzynarodową solidarność po zamachu. Merkel zapewniła też, że Niemcy noszą żałobę po zagranicznych ofiarach tej tragedii. Myślę dziś także o polskim kierowcy ciężarówki, który z tego co wiemy był pierwszą ofiarą sprawcy. W zamachu przeprowadzonym w poniedziałek na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Jedna z ofiar to polski kierowca, którego ciężarówka została wykorzystana przez sprawcę do przeprowadzenia zamachu. Premier Beata Szydło złożyła Polakom świąteczne życzenia. Krótkie nagranie można obejrzeć na stronie internetowej kancelarii premiera. Wszyscy czekamy na Boże Narodzenie. Ten niezwykły czas, kiedy możemy zatrzymać się na dłużej i skupić na tym, co najważniejsze. Kiedy przychodzi na świat Chrystus, razem z Nim przychodzi do nas nadzieja i miłość. Myślimy o tym, żeby być lepsi i żeby świat wokół nas zmieniał się na lepsze. Dzieląc się opłatkiem, wierzymy, że kiedy jesteśmy razem, wszystko dobrze się układa. Szanowni Państwo, niech ten świąteczny czas będzie pełen radości, wiary, uśmiechu i wzajemnej życzliwości. W zamieszczonym filmie szefowej polskiego rządu towarzyszą dzieci i młodzież z domu dziecka w Kętach. Przedświąteczne kontrole miejsc, w których sprzedawane są żywe ryby, prowadzi Podkarpacka Państwowa Straż Rybacka. Chodzi o to, aby do sprzedaży trafiał tylko towar z legalnego źródła, mówi komendant straży Irena Gierus. Będą one prowadzone w centrum miastu w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu, na rynkach i straganach, gdzie są sprzedawane żywe ryby. Chodzi o to, aby do obiegu nie były wprowadzane ryby zwędkowane amatorsko. Wprowadzające ryby do obrotu powinny mieć odpowiedni dokument stwierdzający pochodzenie ryb. Podkarpacka Państwowa Straż Rybacka kontrolę na targowiskach będzie prowadziła jeszcze dziś i jutro. W Atenach można ulepić bałwana. Trzeba tylko zapłacić za to 5 euro i zmieścić się w kwadransie. Tyle bowiem można przebywać za minimalną opłatą w specjalnym namiocie wypełnionym śniegiem, który po raz pierwszy stanął w centrum stolicy Grecji. Śnieg w centrum Aten to niebywała rzadkość. Spada na krótko na obrzeżach Attyki, szczególnie na jej północnych obszarach i pokrywa górę Parnifa. Ale w innych częściach tego regionu dzieci mogą jedynie marzyć o zabawie na śniegu. Z tego powodu organizatorzy magicznej bożonarodzeniowej wioski, która oferuje różnego rodzaju świąteczne atrakcje, postanowili w tym roku ustawić dodatkowo ponad 300-metrowy specjalny namiot. Panują w nim warunki, które umożliwiają prawdziwe śniegowe zabawy. Dzieci mogą wraz z rodzicami rzucać się tam śnieżkami, lepić bałwana czy przejechać się na sankach. Na zewnątrz też czekają na malców liczne niespodzianki. Karuzele, warsztaty cukiernicze czy pociąg w stylu retro, w którym można zwiedzać teren ateńskich ogrodów narodowych, gdzie ustawiona jest wioska. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy pochmurno i z opadami, w centrum i na południu miejscami mgłę. Temperatura od minus 6 stopni na południowym wschodzie do plus 2 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz w MediaMarkt, kupując laptop Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel za 1149 zł, oszczędzasz 100 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. W MediaExpert świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. MediaExpert. Winston Churchill powiedział, nakazuję wam podpalić Europę. Zadania były wykonywane w nocy, cicho i po ciemku. Tam jest, sobie, tam jest. Polskie Radio. Byli to spadochroniarze wyszkoleni w Wielkiej Brytanii. Przygotowani do walki podziemnej, do sabotażu, do dywersji, do tajnej radiowej łączności. Lądowanie było nad wyraz bolesne. Mimo bólu w nogach nie zapomniałem spełnienia przeżyczenia i ucalowałem polską ziemię. Cicho ciemni. Polskie Radio.pl.
Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Mój telewizor ma 4K Ultra HD, Wi-Fi, USB i HDR. A mój daje prezenty. Jak to? Czytaj dalej. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z prezentem? Kupując telewizor otrzymasz w prezencie aż do 15% jego wartości na drugi produkt. Kup telewizor LG OLED 55 cali Full HD Smart TV za 6999 zł i odbierz w prezencie aż 1199 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Reklama. Tu Polskie Radio 24, Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa. Dziś piątek, 23 dzień grudnia, punktualnie 8 minut po godzinie 19. Życie nie tylko sportowe, ta audycja na naszej antenie już za kilka minut, dziś o dopingu, ale tę godzinę zaczynamy od tematyki kulturalnej. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu inateka.pl. Także niezatapialny ktoś nazwał ten Titanic, a to przecież wiadomo, że to głupota. Łukasz Sobolewski, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę kulturalną w Polskim Radiu 24. Dziś Państwa i moim gościem jest pianista, wokalista, autor muzyki i tekstów, wreszcie zwycięzca trzeciej edycji programu The Voice of Poland, Mateusz Ziółko. Witam serdecznie. Cześć, Łukasz, witam Cię. Rozmowa kulturalna to groźnie zabrzmiało, czyli ma być grzeczny i kulturalny. Wyjątkowo grzeczny, dobre, bardzo kulturalny. Staram się. Taka prośba. Przez 6 minut chociaż. Okej. Mateusz, niedawno światło dzienne ujrzał Twój singiel W płomieniach. Zapowiadający, tak jak jest. Sam twierdzisz, debiutancką płytę, singiel refleksyjny, emocjonalny, wpadający w ucho. Stąd pytanie, czy taka będzie cała płyta, czy to rodzaj muzycznej zasłony dymnej i czymś nas zaskoczysz? Bardzo ładnie to ująłeś, faktycznie. No tak, to jest troszeczkę taka zasłona dymna. Bo ja z natury oczywiście jestem bardzo sentymentalny, aczkolwiek jak na górala przystało, jednak tej energii w sobie mam sporo i ta płyta na pewno nie będzie taka do rany przyłóż i to podusi przyłóż. To będzie tam dużo więcej kołysanki, nie tylko. W żadnym wypadku, to jest takie delikatne wprowadzenie. Na pewno wszyscy ci, którzy znają mnie sprzed lat koncertowo i nie tylko, myślę, że się nie zawiodą. Będzie tam taki prawdziwy Ziółek, którego wszyscy znają jeszcze sprzed lat. Będzie. Czyli trochę niepokorny, ale również i emocjonalny i sentymentalny. A kiedy będzie? Znamy już termin dokładnie. Nie znamy dokładnej daty, ale to będzie wiosna przyszłego roku. Myślę, że kwiecień, maj. U maj to już na pewno będzie. Czyli jeszcze miesiąc ziółkowo-płytowy. Tak. Jeszcze trochę poczekamy jeszcze w związku z tym. Póki co mamy Twój singiel i pytanie, jakich muzyków zaprosiłeś do nagrania singla W płomieniach i jakich muzyków zaprosiłeś też do stworzenia tego albumu? Mam swój zespół. To jest zespół chłopaków, którzy są dla mnie taką drugą rodziną. Wszyscy są z Krakowa, moi serdeczni przyjaciele i gramy razem i tworzymy różne rzeczy wspólnie, więc jeżeli potrzebuję jakiejkolwiek pomocy w studiu, to oni zawsze są na posterunku. Przy okazji wyszło ile cwaniaczków, złodziei, krzyżaczy, złych typów. Melodię napisał Marcin Czyżewski. Bardzo mi się ten pomysł podobał na tę piosenkę. Pierwszy raz w życiu w sumie też otworzyłem się na jakieś melodii i sugestie z zewnątrz. Tak po prostu, żeby poczuć świeżość. Ja bardzo długo nie tworzyłem. Tak naprawdę po Voice of Poland ruszyłem w koncerty, dużo grałem. Też byłem więcej na scenach cię było słychać, tak, niż w tej przestrzeni. Więcej na scenie zdecydowanie. Też byłem bardzo zaobserwowany rodziną. Nie wiem, czy wiesz, podobno w branży mam pseudonim Ojciec Mateusz. To już wiem. Tak, no mam trochę dzieciaków, że tak powiem, tak, mam czterech synów, mój najmłodszy synek to ma 2 latka. To spore wyzwanie, tak, to praca na tak. Drugi, trzeci, czwarty etat. Dokładnie, więc troszkę musiałem czasu poświęcić na to, żeby tą rodzinę ogarnąć i żeby z tymi dzieciakami troszkę pobyć. Teraz, kiedy już są więksi, mogę sobie pozwolić na to, żeby bardziej poświęcić się muzyce i jakby już właśnie w tym kierunku brnę. A ta piosenka W płomieniach była takim fajnym początkiem, żeby się rozkręcić po latach takiej trochę studyjno-twórczej posłuchy. I to dało świetny efekt. I teraz z Przemkiem Pukiem tworzymy naprawdę wspaniałe rzeczy. Ja jestem bardzo podekscytowany tą współpracą. No to bardzo smakowicie opowiadasz o tym albumie. Czekamy więc z wypiekami na twarzy na maj i na efekty tej waszej pracy. Ale przygotowując płytę, nie stronisz od duetów, jak choćby od tego z Sylwią Grzeszczak. Wasz utwór zatytułowany Bezdroża odsłuchało już na YouTube
żyje ponad 5 milionów osób. Fantastycznie, to cały czas idzie w górę. Jak doszło do waszej współpracy? Potem poprzeceniają, potem nie ma komu kupować. Piękne emocje, zawsze. Także pozytywne. Miałem jej talent i niesamowitą łatwość do pisania świetnych, pięknych melodii. Jest bardzo muzykalna, świetny głos, świetna technika. Gdzieś tam przy rozmowach takich wspólnych padł taki temat ode mnie nawet. Mówi, kurde, Sylwia, fajnie byłoby kiedyś razem zaśpiewać. I chyba gdzieś to tam zostało. Po czym nagle dostałem telefon. Słuchaj, Ziółek, może byśmy zrobili taki duet. Dostałem tę piosenkę. Widzimy, wow, piękny numer naprawdę. Co się okazało? To jest piosenka, którą Sylwia napisała, mając 14 lat. No proszę. Ta piosenka czekała troszkę w szufladzie. Poczekała w szufladzie. Niesamowite. No i teraz oglądają i słuchają jej miliony. Fantastyczna sprawa. Na koniec, Mateuszu, jeszcze krótko o twoich zmaganiach, moim zdaniem bardzo udanych, z repertuarem kultowej grupy Queen. Nie stronisz od występów, w których sięgasz po fantastyczne zbiory prosto z ich dyskografii, jak chociażby po utwór I Want to Break Free. Zastanawiam się, jakie momenty w twoim życiu dały ci ten luz, który połączony z wielkim naturalnym talentem dają piorunujący efekt później na scenie. Ojej, jakie momenty. Myślę, że jakiś jeden taki moment pewnie nastąpił w życiu moim. Ale chyba gadaliśmy o tym jeszcze przed wywiadem. Mówiłem ci o moim pierwszym występie takim publicznym z repertuarem Queen. To było 8 lat temu i to był Mam Talent, pierwsza edycja. I wtedy odważyłem się zaśpiewać po raz pierwszy publicznie piosenki Queen. W castingu zaśpiewałem chyba Tomasz Lubił-Gilił, tak pamiętam. A w finale, bardzo dobrze pamiętam ten finał, bo strasznie kłóciłem się z reżyserem, żeby zaśpiewać piosenkę Who Wants to Live Forever, mimo że miałem świadomość tego, że to jest totalna kobyła. A ja jestem takim ambitnym gościem, po prostu lubię sobie stawiać poprzeczki wysoko i chyba wtedy potrzebowałem sobie też udowodnić, że potrafię. To był też taki moment w moim życiu, kiedy straciłem bardzo bliskiego przyjaciela. Bardzo jego śmierć przeżyłem, zmarł na raka i Honestly Forever to była piosenka jego ulubiona. I ja wewnętrznie chciałem to zrobić dla niego. Wywalczyłem to wtedy. To był jeden z najbardziej emocjonalnych moich występów. Nigdy o tym wcześniej nie mówiłem, że ta piosenka była dla niego, bo nie chciałem grać na emocjach. Ale to był moment, w którym uświadomiłem sobie, że kurde, stary, no zrobiłeś to. Jednak to jest jakiś poziom wyżej. I od tego momentu zacząłem jeszcze bardziej zgłębiać twórczość Freddiego Queena, która okazała się była bardzo jakby po mojemu, tak? Bo ja jestem tak samo bardzo ekspresyjny gdzieś tam wewnętrznej. Wielka sprawa, piękny hołd. Musimy już kończyć dziś. Rozgadałem się za bardzo, przepraszam. Umówimy się na kolejne spotkanie i tylko o grupie Queen porozmawiamy. Mateusz Ziółko był Państwa i moim gościem w rozmowie kulturalnej w przededniu Wigilii. W związku z tym wszystkiego dobrego na święta, Mateusz, dla Ciebie. Oczywiście, bardzo dziękuję. I Wam wszystkim, kochani, również życzę wszystkiego dobrego, dużo spokoju, uśmiechu. I co, kochajmy się po prostu w te święta i nie tylko. Dołączam się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. To Polskie Radio 24 Kwadrans po godzinie 19. Teraz będziemy mówić o sporcie. Życie nie tylko sportowe. Na dzisiejszy magazyn zapraszają Marcin Nowak i Tomasz Kowalczyk. Dzisiaj będziemy rozmawiali o spektakularnych wpadkach dopingowych, a naszym gościem jest Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sport od zawsze toczyły choroby zwane dopingiem. Już w trakcie letnich igrzysk olimpijskich w St. Louis w 1904 roku Amerykanin Thomas Hicks zwyciężył w biegu maratońskim. Zaraz za metą stracił przytomność na kilka godzin. Później przyznał się, że wypił bezpośrednio przed zawodami brandy wymieszaną ze strychniną, co zadziałało jako stymulant. Od tamtej pory afery dopingowe cały czas pojawiały się w sporcie. Jakie wydarzenie według Pana jest największą dopingową wpadką w historii? No na pewno wszelkie rekordy pobił Lance Armstrong, amerykański kolarz, który wygrał 7 razy Tour de France. Osiągnął wiele innych sukcesów i ja jako stary lis śledzący sprawy dopingowe w sporcie światowym, to nawet bez zapoznania się z jakimikolwiek badaniami, to byłem przekonany, że Lance Armstrong jeździ na niedozwolonym dopingu, co zresztą okazało się faktem. Ja to swoje przekonanie wyraziłem w 2004 roku w czasie promowania autobiografii Lance Armstronga na konferencji w Warszawie. No jak okazało się, miałem rację, natomiast nikt wtedy mi nie wierzył. Sądzono, że jak gdyby kalam dobre imię wspaniałego sportowca, no ale było tak jak było.
Było tak jak było, to była legenda, absolutna kolarstwa, 7 wygranych wyścigów Tour de France, brązowy medal igrzysk w Sydney, ale chyba przede wszystkim chodziło o tą historię jeszcze, że nawet nie tyle, że Lance jako taki wielki sportowiec został przyłapany na tym dopingu, zarzekał się bardzo długo, że nie brał i ta sprawa toczyła się latami. Bajka okazała się mistyfikacją, gdy wyszło na jaw, że brał właśnie erytropoetynę, testosteron czy kortyzon oraz między innymi tam transfuzje krwi też były w jego zespole przez cały czas używane jako środek, żeby nie zorientowano się, iż bierze doping. Natomiast ja się zastanawiam, czy większym ciosem nie było to, że on przeżył tą historię choroby nowotworowej i że był taką ikoną nie tylko dla ludzi, którzy interesowali się powiedzmy kolarstwem i sportem, tylko też dla tych, dla których było to, była to pewna ikona przezwyciężenia swoich własnych bolączek. No to jest pewna analogia do niepełnosprawnego sportowca Oskara Pistoriusa, którego wszyscy podziwiali, że w sytuacji, kiedy już w niemowlęctwie musiał mieć obcięte obydwie nogi poniżej kolan, potem wspaniale zaczął biegać na protezach, doszedł do półfinału olimpijskiego w biegu na 400 metrów, ale no, te jego protezy były ewidentnym dopingiem technologicznym. No, do tego doszła no, tragedia, no, bo zamordował własną narzeczoną, więc to tak się los plecie, że no, najwięksi herosi stadionów, bogowie sportu często kończą bardzo smutno. Ci bogowie sportu to na pewno tacy lekkoatleci jak Ben Johnson czy Marion Jones. Historie ich medali przypominają właśnie taką historię od bohatera do zera, bo pamiętamy chociażby jaki szał panował w Stanach Zjednoczonych na punkcie takiej lekkoatletki jak Marion Jones, jak później kończyło się to dramatycznie na konferencjach prasowych łzami. To niewyobrażalna historia, podziwiana na oczach całego świata. Marion Jones zaplątała się trochę w zeznaniach, tak? Bo broniła swojego dobrego imienia. Później się okazało, że jednak musiała wszystko odkręcić. No tak, z jednej strony no to ona no zresztą została ukarana przez sąd za składanie fałszywych zeznań z jednej strony, z drugiej strony jak gdyby jej sprawa była no, w pewnym nowym otwarciu, jeśli chodzi o karanie za doping, mianowicie tutaj na podstawie poszlak zaczęto karać, bo dużo wcześniej to przez lata jedynym dowodem, który dawał podstawę do ukarania sportowca za niedozwolony doping, był pozytywny wynik analizy próbki moczu. Potem zaczęto też analizować krew. No i sprawa Marion Jones, no bo w tym wypadku no, cała ta afera związana z laboratorium Balco, z trenerem Grahamem, no, została rozpracowana przez FBI, a konkretnie biorąc przez jednego sprytnego agenta. No i dobrze się stało, że właśnie od tamtego momentu no, kontrola antydopingowa zaczęła być w sporcie światowym naprawdę skuteczna, chociaż no, pełna skuteczność nastąpiła dopiero w ostatnich latach, w ostatnim czasie. Jakkolwiek no, widzimy, że łapanie całych tabunów dopingowiczów dokonuje się mimo wszystko z wielkim opóźnieniem. No, nie tak dawno minął termin możliwości ponownych analiz próbek z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. A i tak przyłapano ex post no, mnóstwo, a zwłaszcza reprezentantów Rosji na dopingu, w tym no, przeuroczą skoczkinię wzwyż, mistrzyni olimpijską, późniejszą z Londynu, Annę Czyczerową, którą mało kto mógł podejrzewać o doping, bo zawsze była przepiękną kobietą, niesłychanie urokliwą. Nikomu by nie przyszło do głowy, że ona startuje na dopingu, a stosowała Turinabol, zwany kiedyś Diana Bolem, i to był podstawowy doping testosteronowy na początku ery dopingowej, aż można się było zdziwić, że w dzisiejszych czasach ktoś to jeszcze stosuje, bo to był podstawowy środek dopingowy stosowany przez reprezentantów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jest. Przed tymi przykładami, o których tutaj mówiliśmy, przed Lance'em Armstrongiem, przed Marion Jones, właśnie Ben Johnson, o którym wcześniej wspomniałem, chyba był taką spektakularną wpadką dopingową
na świecie numer jeden. Zgodzi się pan z tym? Rzecz dotyczyła prestiżowej konkurencji olimpijskiej, biegu na 100 metrów i rywalizacji Bena Johnsona, reprezentanta Kanady, pochodzącego zresztą z Jamajki, rywalizacji ze sprinterami amerykańskimi, wszystkim z Carlem Lewisem w latach 80. No, największym herosem lekkiej atletyki. Tutaj oczywiście sprawa Bena Johnsona nabrała ogromnego, rekordowego rozgłosu. Natomiast nie była aż tego warta, bo tak samo jak Ben Johnson, sprinterzy amerykańscy, tylko amerykańscy startowali na takim samym dopingu, natomiast ze względów komercyjnych ich sponsorzy nie mogli tego znieść, że taki prymityw jak Ben Johnson ich ogrywa. No i w związku z tym, no jak to się mówi, zasadzono się na Bena Johnsona. Nawiasem mówiąc, on rzeczywiście zażywał najcięższe środki dopingowe, ale w końcu nastąpiło takie qui pro quo, że skazano go na banicję za stanozolon, którego on akurat nie używał przed igrzyskami, więc on powiedział, że wszystko się zgadza, zostałem słusznie ukarany, no ale kochani, no nie o ten środek chodziło, no przepraszam was bardzo, więc do tego stopnia to był jak gdyby paradoks. Tam mówiło się o tym, że jeden z jego przeciwników z bieżni specjalnie podstawił mu piwo. Po prostu w pomieszczeniu, gdzie on czekał na oddanie moczu, no kręcił się jeden z przyjaciół Carla Lewisa, który nie miał prawa w ogóle tam być. Rzeczywiście, no, mogła być taka możliwość, żeby coś tam Benowi dosypano, ale to nie zmienia sprawy, że został jak najsłuszniej ukarany, bo jego trener zresztą w książce Pułapka Szybkości dokładnie opisał cały proces koksowania Bena Johnsona i również wielu innych kanadyjskich szybkobiegaczy, przy czym to jest ciekawe. Cały ten proceder wokół Bena Johnsona oparty był na wiedzy dopingowej, uwaga, wypracowanej w Polsce i wypróbowanej na czołowych naszych lekkoatletach. Więc no, nic nie jest, że tak powiem, takiego, że jest z dala od sportu polskiego, bo przekonaliśmy się już bardzo dawno, że potrafimy być mistrzami również w sensie negatywnym, bo przecież odkąd wprowadzono kary za niedozwolony doping na igrzyskach olimpijskich, zwłaszcza za sterydy anaboliczne, to pierwszym ze sportowców ukaranych za sterydy anaboliczne była nasza dyskobolka Danuta Rosani w 1976 roku w Montrealu, gdzie zresztą wpadł też na sterydach zdobywca złotego medalu w podnoszeniu ciężarów Zbigniew Kaczmarek. Więc na pewno teraz, kiedy dużo rozmawiamy o koksiarzach rosyjskich, wspominamy koksiarzy nerdowskich, pomijamy niesłusznie największych koksiarzy, jakimi zawsze byli Amerykanie, którzy jak gdyby stworzyli doping na skalę przemysłową i to rozwinęli, zdobyli mnóstwo prestiżowych medali na dopingu i to im uszło bezkarnie. No teraz tym bardziej właśnie Amerykanie dążą do pogrążenia swoich rywali startujących na dopingu, bo sami musieli się mocno ograniczyć. Dopóki tylko instancje sportowe w Stanach Zjednoczonych zajmowały się kontrolowaniem niedozwolonego dopingu w sporcie, no to najlepszym zawodnikom amerykańskim wszystko uchodziło na sucho i dopiero od momentu, kiedy wtrąciła się FBI, to się radykalnie zmieniło i bardzo dobrze. W 2016 roku, tutaj już wspominaliśmy aferę z rosyjskimi sportowcami dopingową, to jest taka chyba najsłynniejsza i tak jak mówimy, są na celowniku w tej chwili antydopingowej agencji. No i mieliśmy tutaj między innymi, to już na samym początku roku, kompromitującą wpadkę Marii Szarapowej, kompromitującą, bo w organizmie Rosjanki podczas Australian Open znaleziono niedozwolony od niedawna środek na niedokrwistość meldonium, który dopiero w tym roku został wpisany na listę środków zakazanych i Rosjanka poinformowała na przejmującej konferencji prasowej, że pod koniec roku dostała od ITF, czyli od władz tenisa ziemnego, informacje o zmianach w przepisach na 2016, ale ją zignorowała. I zastanawiam się, czy tutaj możemy też mówić o wpadce dopingowej, o jakiejś aferze dopingowej, czy po prostu niedopatrzeniu Rosjanki, które oczywiście kosztowały ją bardzo wiele. I czy rzeczywiście to jest kompromitująca wpadka? Maria skrzętnie ukrywała, nawet przed
w zasadzie ludźmi ze swojego najbliższego sztabu szkoleniowego to, że stosuje meldonium. Robiła to w porozumieniu z zaprzyjaźnionym lekarzem z Moskwy, ale to jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że meldonium nie należy do ostrych środków dopingowych, a w ogóle zostało wymyślone rzeczywiście stosować na czysto. Kto to Szarapowa? A cały tabu tych Rosjan twierdził, że to jeszcze z pół roku może być w ich organizmach i oni mieli rację. Więc przy okazji okazało się, że no, to są sprawy niesłychanie skomplikowane z dopingiem i nie w każdym organizmie ślady stosowania nawet najcięższego dopingu giną. Stąd ta najnowsza metoda wymyślona zresztą w Rosji stosowania nawet bardzo ciężkich środków dopingowych w mikrodozach. Kolejną postacią rosyjskiego sportu, która może mieć problemy, jest siatkarz Dmitrij Muserski. Znalazł się on na liście zawodników, którzy według raportu McLarena stosowali środki dopingujące. Siatkarz miał pozytywne wyniki wewnętrznych kontroli antydopingowych, ale Rosjanie mieli ich nie ujawniać. O tym też mogliśmy przeczytać w pana artykule w Przeglądzie Sportowym niedawno. Muserski należy do całego grona sportowców rosyjskich, którzy byli przyzwyczajeni do tego, bo to było nie tylko przyzwolenie na stosowanie dopingu, ale również było to, jak to można powiedzieć, sprawstwo kierownicze ze strony działaczy sportowych, no poczynając od ministra sportu, no jak wiadomo, wykazał to przecież raport kanadyjskiego prawnika Richarda McLarena. Przecież również służby bezpieczeństwa Rosji były zaangażowane w przykrywanie.